Siemanko, 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 ja jestem Vertez i witam was w kolejnym odcinku z Rise of the Tomb Raider. Dokładnie tak tutaj zakończyliśmy w tym miejscu, słuchajcie, bo mnie wczytało troszkę wcześniej niż ja to zakończyłem odcinek. I wszystkich tutaj z łuku wybiłem, nawet mnie nie zauważyli. Także no, można to było zrobić inaczej. Tutaj akurat jeszcze tego trzeba było zabić, bo wcześniej on nam najnormalniej w świecie wyleciał. Ale teraz no, zaciupkałem go. Mam problem. Zajebiście wielki problem. No to super, że masz taki wielki problem, no. Parę na własny użytek trafiłem na wymianę korespondencji. Na mój temat. Co gorsza, zdaje mi się, że miałem to znaleźć. No to kolega jakiś ma tutaj przypał. Wie, że ujawniałem informację. Wiedział pewnie od początku. Na razie tylko mnie obserwują. Chcą sprawdzić. Beczka troszkę. Dzięki za ammo. O, tutaj strzały się akurat przydadzą, gdy się zmarnowałem. Tutaj coś jest. Kurde, co to za pokój z prezentami normalnie? Aż dziwne, nie? Tutaj są raczej takie rzucajki małe. To już mamy. No to lecimy tutaj. Co mnie czeka teraz? Cutscenka, czy na pewno do końca taka? Tajemnicy mogą dokończyć patrol, ale nas potrzebują w bazie. Zostawcie ich samych. Zrozumiałem, droga wolna. Potwierdzam. Dobra, czyli to tylko taka mała... Mały przerywnik taki. Dobra. Zastanawiam się, co mam tutaj ciekawego zrobić. Czy mam polecieć na Jolo... Na Jolo? Czy tak nie bardzo na Jolo? Oj, ktoś tam się zbliża. Goddammit. Noż, nie mogę się bawić tak kamerką, jak ja bym to chciał. Dobra, dlatego muszę to obejść. Mamy czerwonego kolegę, czyli jest widoczny przez kogoś. No niedobrze, jakby zabiję tego czerwonego, to na mnie się rzuci cała armia. Nie tak to chciałem, żeby wyglądało. Dobra, jolo. Dobra, przeczesuję teren. O fuck! Jakim cudem wy macie kontakt ze mną, co? Ja was do kontaktów nie dodawałem na fejsie. Chamiszcza jedne. Jeden z drugim. No pół... Jak mnie to wkurza, kiedy... What? Dobra, nie. To trzeba zrobić całkowicie inaczej. Całkowicie. Shit! Naprawdę shit. Aha, go nie sięgnę nawet. Fuck, jak to anulować? Jak to anulować? Mordę. O, no to ktoś do nas idzie. Nie no, po prostu świetnie. I znowu przegramy. Fuck. Strzała. A, kurwa. Co? To chyba gdzieś tam. No dobra, rusz się, gościu. O, w mordę. Ale i tak nie wiedzą póki co skąd, tylko że mnie szukają, nie? Co nie zmienia faktu, że zaraz się połapią, kto to. Właśnie. Dobra. Wow! Kill go, kurde, cholera. Lecz się. O, fuck. Dobra. Uciekam do budynku. Ogień kryjący. Och nie, plecy! Ty sukin kocie jeden. A fuck, 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 fuck. Przeładuj to. To już? W mordę, całą wioskę wybiłem. Szczerze nie wiedziałem, że to mi się uda. Ale jak mi się udało, to super. To ja ich przeczeszę, oddawać mi moją amunicję, dziady jedne. Easy. Easy peasy. Tu nic nie ma, to nic nie ma. Wcześniej Lara cały czas się skrada, czyli... Czyli gdzieś ktoś jeszcze jest, kto nie był zainteresowany walką z nami. Chyba. Nawet nie wiem, co sobie myśleć. Ale pójdę do przodu. Nikogo. Dobra. Dobra. Poszło. W nocy zjawili się strażnicy. Wiedziałem, że tak będzie. Poniosło mnie, gdy zabiłem technika Zecho. Nie powinienem, ale nie mogłem się powstrzymać. Ocalali to za mało. Potrzebowałem czegoś... Pierdzieli. Chwila. A, myślałem, że tu coś było, ale nie. O, coś się wyprawia. Powiedział, że macie pecha. Potem będzie swego rodzaju ceremonia inicjacji. To wszystko? Tylko tyle może zrobić? Słuchaj, niektórzy z nich pracowali na kontrakt przez lata, zanim Trójca przyjęła ich w szeregi. Musisz być cierpliwy, wymagają czegoś więcej niż zasług. To znaczy... No już szybciej gadajcie, ja chcę jednego z was tutaj ściągnąć. Nie chcę robić hałasu. O, super. Dobra, z ukrycia padł. Shit. Taki, daki. Dalej nie wiedzą, gdzie jestem. Jedyne co wiedzą, to to, że coś się dzieje. Cudownie. Mamy zabitego. Do wszystkich rozglądać się. Mamy 4 typa, tak? Dobra. Tak, trafiłeś mnie. Bardzo ładnie myślisz. Ale ja też ciebie trafiam, nawet jak cię nie widzę. A to zmienia... sporo. Przeładuję sobie. Wezmę to. Naładuję. Ciekawe, czy to tam doleci. Ej, gówno. Nie doleci. Ale jakby coś, to sobie rzucę. Będzie śmiesznie. Proszę bardzo. Zmieńmy pozycję. Aha, odwracanie uwagi, tak? Skąd on wiedział, że tam jestem? Dziwne. Ale jakby nie patrzeć, muszę podejść. Trzymaj strzałę. Coś jeszcze? Musi być ktoś jeszcze, bo... coś mi tu nie pasuje. Dobra, powiem tak. Dopóki nikt do mnie nie strzela, jest ok. Ja sobie tych ładnie porozkradam. Dokładnie tak. Rzucę butelkę tam. Ktoś usłyszy, czy nie? No. Słyszę kogoś. Tak, strzelamy do ciebie. Gdzie jesteś? A tu jesteś. No chodź. Trzymaj. Dawaj go! Padłeś! Kto tu jeszcze chce się pobić? Ja myślałem, że to koniec, a tu... A tu ich... Cały czas dochodzi. I już. Świetnie. Oni mnie chyba przygotowują do tych nieśmiertelnych. Bo już są tacy umocnieni. Nic zbytnio nie mogę robić. Dobra, gdzie mam lecieć tak właściwie? Bo się trochę pobawiliśmy tutaj za długo. Trzeba coś ogarniać. Dawaj to. To możemy dorzucić. Mhm. Co mi te rzeczy tak właściwie? Coś ciekawego tu znajdziemy? Bez sensu. Okej. Wbijamy tutaj i kolejny dyktafonik, tak? No, no bierz go, halo. Aha, to ona, okej. Choroba niszczy moje ciało, a teraz chcę przejąć umysł. Ciągle śnię na jawie. Wracam do... No ona pierdzieli takie głupoty, że to po prostu aż się nie chce czytać tego, no ale no nic. Czeka nas z liną o półkę. Kurde! Miałem chyba 2 dni przerwy, już nie pamiętam, którym się linę rzucało. Chyba B. Okej. Dobrze, że zrobili takie odruchowe sterowanie, takie wiecie. Pogracie chwilę i ogarniacie już cały czas. Świetnie. No to lecimy dalej. Przez tą krainkę. A tam się mamy dostać. Jakieś... Aha, to mam pełne. Dobra. O, ognicho. A przed ognichem książeczka. Zobaczmy. Mój ojciec gdzieś przepadł. Wczoraj w nocy powiedziałam mu o najeźdźcach i o broni, którą dysponują. Dobra, Czyli to miejscowi. Okej, wreszcie ognicho. Tylko jedna umiejętność. O, słabo. Słabiutko. To był bezszelestny. Jest to pociski. Tutaj są pociski, pułapki. Dobra, wezmę sobie to. Ulepszenia broni. Co my tutaj mamy? Karabinek nasz szturmowy. Chwila, cofnij. Karabin powtarzalny. Tego jeszcze nie możemy zrobić. No to tym się zajmiemy. Co tu jest? Pojemny magazynek, tak? A tutaj szybkostrzelność. Wezmę sobie tak i tak. Okej. Mamy wykoksowany bardziej karabinek. A teraz już... No lecimy stąd. Jak się ja mam tam dostać? Jakieś schody. Oho! Panie. Dobra, mieliśmy małego zwierzaczka, którego musiałem zarąbać, no niestety, karabinem. No ale no trudno. Tak na początku usłyszałem to warknięcie, tak okej, gdzie on może być? Po czym stwierdziłem, że on może być naprawdę blisko. To wolałem przycelować i zobaczyć, gdzie gra mi zaproponuje. Hop. Mogę częściej brać, Lecimy gdzieś dalej. Nie wiem gdzie. Tutaj. Super. Ale tak na pałę to robiłem. Nie, to nie przyjaciele. Może to zwykłe zakłócenia łączności, ale Konstantin nie chce ryzykować. No ja rozumiem, że nie chce. A tu macie rozwiązanie waszych problemów. Tak. O proszę, coś zdobyliśmy. Okej, tam mama lecieć, tak. Chyba szelinkę. A ta linka mega pomaga, Jesus. Teraz to wszędzie wskoczymy. Fajnie, naprawdę. No, wbij się na to. I hop. Bez lipy. Kurde, ciekaw jestem tych nieśmiertelnych. Jak oni wyglądają? Jak ich zabić? I w ogóle wszystkiego. Opa! Właśnie tak. Co dalej? A, stój! Części na widoku, a Vertez by ominął je. No tak, to ja się nie bawię. Cyk, 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 cyk. Okej, kamera mi zaproponowała, że mam tutaj lecieć. Jak najbardziej. Prawie koniec, co nie? Jeśli znajdą tam Atlas, co dalej? Atlas to mapa. Ma wskazywać drogę do tego, czego bronią tubylcy. Boskiego źródła, którego szuka Konstantin. Tego do końca nie rozumiem. Czymkolwiek jest to źródło, to wiesz, nic nie mówię. Tak. Słuchaj, zatrzymaj to dla siebie, ale nie wydaje mi się, żeby chodziło im o kasę. Dałeś się nabrać na wykłady Konstantina o nowym świecie. Sorry kolego, ale właśnie nie masz z kim gadać. Aha, ty tutaj jesteś? Ło, jak się zawiesił! Jaka faza? Dobre. Zdziwiłem się w ogóle, bo myślałem, że tutaj jest dwóch typów w tym miejscu. Żaden mnie nie atakuje. Ale ten mnie z góry... O, nie zauważył i sobie poleciał. Śmiesznie. Dobra, tu my coś mamy, tak? Bierę to. Okej. Okej, będziemy mieli ciekawą hopę. A myślałem, że mogę na to wskoczyć. Hello. Hello, hello. Toż to mnie troszkę wydymało. Dobra. Jolo, proszę państwa. To było serio jolo. Kolejne jolo. No nie, to trzeba być kurde... Większym koksem od Bear Grylsa, żeby się wbić tutaj na górę normalnie. Faza na maksa. Ktoś tu jest? Niekoniecznie. Katedra. Potopione archiwa. Dzień dobry. Gdzieś na górę mam być? Tak. Hop. Sponia. Jestem. Tutaj widziałem, że akurat było miejsce do wskoczenia, to nawet nie patrzyłem na nic. Czyżby to nasza koleżanka była? Przyznaj się, że umierasz i chcesz szybciej. Dobra, stąd dolecę. Jasne. No ciekawe, gdzie wasi koledzy przepadli, co? Jak ja mam tu dolecieć? Okej. Spróbowałem, zadziałało. To mi się podoba. Ale masakra. Czy to tutaj już jesteście? Tak, wyczuwam cutscenkę, a potem niezły fight. Także no dobra, zobaczmy co tutaj będzie właśnie, tak? Musi tu być. Zabijesz bezbronną? To zbyt okrutne nawet jak na ciebie, Laro. I wiem, czemu nie pociągnęłaś jeszcze z pustu. Jeśli mnie zastrzelisz, moi ludzie zaraz cię podziurawią. Przychodzi im to łatwiej niż tobie. Zamknij się, Anna. Nie ruszaj się, nie masz gdzie uciec. Zabijcie ją! Dobra. Zaraz to rozwalę. Spoko. Ej. Poszli. Rozważ moją ofertę, Laro. Nim będzie za późno. Za późno to było, gdy zdradziłaś moją rodzinę. Atlas należy do mnie, Anna. Coś masakruje tam moich ludzi, Laro. Nie mogą tego znaleźć, ty też nie dasz rady. Idź do diabła! Nadchodzi Croft. Zabijcie ją i przynieście ten cholerny Atlas. No cóż, prawie udopadliśmy. Jesteśmy w katedrze, nieśmiertelni już są w grze, jak słyszeliście, bo... No, słychać było strzały, tak, klasyczny tekst internetów. Dobra. Chociaż bardziej... proponowałbym wybuchowe strzały, których no niestety nie mam. Jestem tego pewna. Cholipka. Coś mi się pojawiło przez te ostatnie 5 minut tutaj? Wyprzedziłam Annę. Of course. Ale nie wiem, w co ja się wplątałam. Coś innego kryje się w ciemnościach. Ale muszę iść dalej. Zaszłam zbyt daleko. Anna myśli, że znam. Tak. W tym momencie stwierdziłem, że już warto wykupić opcję szybszego leczenia. Stare malowidło. Tak, nie dokończyłem Larze mówić, ale mówiła coś, o czym już... Coś, co już słyszeliśmy, no. Wiemy, o co chodzi. O Boże. Spaleni żywcem. No sorry, no. Co jest? A, on się rusza. Kto to mógł zrobić? Ja coś mogłem zebrać? Mogłem. Na pełny. Dobra, mamy pełno. Chyba w gaciach, a nie we wszystkim. O! Pojemniki wciąż dawaj, dawaj. Gdybym mogła je podpalić. Podpalić? A. Pytanie, czy podpalamy to na miejscu, czy coś rzucamy? Chyba musimy coś. Nawet nie musiałem czegoś robić, po prostu wystarczyło strzelić. Rajtki. A? Wiedziałem, że coś będzie w drugą stronę niż się patrzy. Słyszeliśmy o przybyciu proroka do Konstantynopola, ale nie zajmowało to naszej uwagi. No Ecjo, no. Wspaniałe miasto zawsze przyciągało szaleńców i fałszywych kaznodziejów. Słyszeliśmy dziwne opowieści o cudach, jakich dokonywał prorok. Pogadali? Świetnie. Okej, teraz się mam tam dostać. Nie wiem czemu, ale... Mogę to rozwalić i wydaje mi się, że... No niestety zaraz czeka nas walka i to po prostu ma nam tylko i wyłącznie pomóc. Co mnie naprawdę martwi. Shit. Przeładuj sobie wszystkie bronie, co masz. Bo muzyka mówi mi, że nie będzie ciekawie. No okej. Czy to ten nasz słynny artefakt? Dobra, czeka nas walka, ale niekoniecznie z osobami, z którymi myślałem, że będzie walka. No gdzie ja to rzuciłem? Też niedobrze. Palcie się, sykinfagazy. Dupę se podpalcie, a nie mnie, okej? Sied. Leczyć się muszę. Dobra. No nie, z czym do ludzi? Wy zasrańce trójkowi. Nie, ten przycisk do leczenia wciskałem. Dobra, już się uleczyłem. Tak, teraz się ogarnąłem. Dobra. Okej, chwila spokoju. Faza. Boję się, że mi zaraz kolejni wylecą. Jak tak idę do przodu, gdzie mam iść? Tutaj. Dobra, tyle mi starczy póki co. Aha. Kolejna dostawa. Ale nie mam co złapać tutaj. O, jest coś. Nie możemy dać jej uciec. Dobra. To mi pozwoli ich trochę oślepić, gdzie ja mam widoczność na maksa. Dawaj z nim. Sukin power 1. Ekstra. Amunicja mi się kończy. Dobra. Coś jeszcze chce tutaj wejść? Bo jestem... Właśnie tak. Gotowy na wasze fajty. Nie wiem, skąd oni wiedzą, że tu jestem. Jak ich poprzednie info już umarło. Wolę wycofać. Serio? Ile ich tam jest? Posrało tą trójcę. Ta, intruz, dobre tłumaczenie. Wy tu jesteście intruzami. Nara. 10 naboi. Świetnie. Aha. No i czekamy dalej. A, ostatni nabój, który właśnie zmarnowałem. Co ja strzelam tak właściwie? Bo mam podkreślony cel na czerwono. No wychyl się, wychyl się, wychyl się. No i granat jeszcze, świetnie. No ginże, pata, łachu, jeden. Super. Przeładuj. Ciach. Aj. Unik godny mistrza zrobiłeś. No, czekam na ciebie. No wychyl się. Co bot jeden. Właśnie tak. Właśnie tak. Oddawaj mi amunicję. Potrzebuję dużo amunicji. Super. Jak to fajnie, kiedy nie słychać muzyki. Jest taki spokój. Dobra, czy ktoś tutaj jeszcze jest? Dawaj, idzie na za ammo. Tobie też coś zabiorę. Super. Tylko tylu? Właśnie. Coś tu jeszcze ciekawego mamy? No pe. No to idziemy dalej. Nie wiem, po co ten telefonik tutaj był. Ciemna woda. Wyjdź z archiwu z Atlasem. Całe to miejsce może pójść z dymem. Muszę się śpieszyć. Aha. A, właśnie zauważyłem, że kamerki nie odpaliłem po tamtej akcji. Także sorka. Sorka, cały czas tutaj jestem. Tak. Czułem ruch, ja pierdzielę. Muszę stąd spierdzielać. Naprawdę. Ale sorry za tamten brak kamerki. Po prostu drobna nieuwaga z mojej strony. Okej, mam powietrze. Aaaa! Nie oddam ci Atlasu. Czemu mnie zmiażdżyłeś, człeniu? Weź się. No. Uf. Aparat dechowy. Świetna rzecz. Dobra. To płyniemy stąd. Mamy nowy sprzęcior. Daje nam więcej powietrza. Nie wiem, kto nam pomógł, ale ktoś nam pomógł. Cool. Cool jump preza. No ale gdzieś wypłynąłem. Kompletnie nie mam pojęcia, gdzie mam płynąć. Dobra, już wiem. Okidoki. Co my tutaj mamy? Dobrze. Chyba widzę wyjście. No, tylko jak tam wyjść? Rzeźba jest niestabilna. Chyba będę musiała użyć ognia greckiego. O, już leci. Nie, ja mu pomogę. Nie, szczurka. A bum! Jeszcze? Serio? Teraz muszę tylko zniszczyć pozostałe podpory. Jasia, mógłbym wybuchową strzałę pierdyknąć, gdybym ją miał. Na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. Tak. Muszę je tylko znaleźć. Stanowczo. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Ludzie, Klara, nie powtarzaj mi, ja pamiętam. Co, chciałem spróbować. Mam jedną... Więcej pojemników z ogniem greckim. Pełno ich tu. Czekajcie, jak zrobię coś takiego. No nie. To? Co by tu zrobić? Myślałem, że po prostu pociągnę to, no nie? I to coś nam zrobi, ale to chyba mogę pociągnąć z wejścia, dokładnie tak. Mam kminę! Te, nie ruszaj się. Nie ruszaj się, bo Vertez rozkminił rzecz najlepszą. Dobra, patrzcie na to. Co gdybym przymocował to... do tego. Jeszcze raz. Właśnie tak. I teraz... tym rzucił. Aj, w mordę. To oczywiście nie poszło tak, jak chciałem, żeby poszło. Co jeśli teraz za to złapię? Pokaż mi. No. Ciągnij. Musiał przymocować do tego kolejny ten. Dalej. Dobra. Jak to teraz mogę pociągnąć? Okej, teraz powinno się wyrównać, tak? No niby tak, ale... Ale nadal nie wiem, o co tutaj chodzi, tak serio. Muszę obrukać teren, naprawdę. Załóżmy, że mam to tutaj, tak? Utnę to, co nie? Dobra. Jakaś jest opcja, żebym ja to mógł przetransportować teraz? Czy niezbyt? Jak się da, to będziemy w domu. Może to po prostu zepchnę. Coś tam mogę popychać, ale to nam raczej nic nie da w tym momencie. Ale za to... Jest tu jeszcze więcej rzeczy do zrobienia. Wrócę tu. Ale za to mam inną klinę. O, w mordę. No nie, przeszkadzacie mi. Z ogniem greckim. Muszę je tylko znaleźć. Chyba, że to nie oni nie do mnie strzelali. To będzie luzik. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy wysadzę to, czy nie? Nie, nie wysadzę. Super. No, tutaj już nie mogę strzelać. Dalej. Kurde. Dawaj mnie to. Kurde, źle to zepchnąłem. Znaczy, zepchnąłem dobrze, ale źle to postawiłem. Hop. Czemu ja tu musiałem zaskoczyć? Dawaj, Lara. Ten nonsens przez drzewa. No. Nie, nie, nie. Dobra, miejmy nadzieję, że się nie będą już strzelali tutaj. O, proszę, platforma. Ciekawe, czy pływa. Nie, to tak nie przejdzie. Na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. Muszę je tylko znaleźć. Zobaczmy drugą stronę może. Wiecie co? Tak będzie najlepiej. Jest ogień. Tylko, co mi z tego ognia? Jeśli ja nie mam co jak co podpalić. O, proszę, mam już kminę, numer 1. Dobra, i to sobie poleci, co nie? Cyk, cyk, cyk. To chyba trzeba wysadzić. To powinno utorować drogę. Super. A teraz... Bierzemy. Teraz. A, tu już nic nie ma. Przecież nie było. Można było otwierać. I 2. I na maksa. I 3. Muszę wykorzystać wodę. Ile tam tego jest? Dobra, nieważne. Aha. no to mamy problem. Właśnie dlatego jest ich nieskończoność, gdyż one wybuchają o tamto miejsce. Musimy je jakoś teraz ogarnąć. Aj, wiedziałem, że nie będzie tak łatwo. Po prostu wiedziałem. A, coś było? Przez cały miesiąc chodziłem na forum, by usłyszeć słowa proroka. Miałem na sobie szaty, w jakich chodzą zwykli ludzie. Syn wysoko urodzonych nie powinien się pokazywać w taki... Bla, 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 bla. Dobra, czy mam tutaj lecieć? Muszę trzymać go z daleka od ognia. Może mogę go gdzieś przymocować. Co ty chcesz przymocować? Coś przegapiłem? A. I okej. O! To jest dobre. Pytanie, czy... To nie jest dobre. Muszę trzymać go z daleka od ognia. Może mogę go gdzieś przymocować. Mhm. Zaraz go złapię. Paciać. Oj. Okej, nie powinien cię zahaczyć. No. A, poszły punkty doświadczenia. Czyli to rozkminiłem. Poszło o wiele łatwiej niż poprzednie, którego jeszcze nie rozkminiłem, gdyż nie mogę tam tego zrzucić po prostu. To się już rozpadnie. Okej. Jeszcze ostatnie. Jeszcze tylko jedna podpora. To już idziemy załatwić tamto. Po prostu chciałem rozkminić cały teren, zanim się zacznę bawić czymś, co nie do końca mi wychodzi. Dobra. Mam nawet na to fajny pomysł. Chodź. Chodź, Lara. Zrobimy to jak eksperci. Czy mogę cię tutaj do siebie pociągnąć, czy nie? Aj, jakie to było proste. No nie, jak miniłem. Dobra. Kabum! No. I mamy wyjście. Właśnie tak. Spadaj, gamoniu. Oho. Oho. No to lipa. To jest to, czego najbardziej się obawiałem w tej grze. I właśnie widać dlaczego. Oni strzelają pociskami Jedi. Wow, 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 wow. Spoko. Ja jestem z tych dobrych. Ziomy. Ups. Oni gadają po angielsku po części, bo słyszałem fire. Sorry, not today. O nie, 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 nie. Ach. Może nie, nie, ale... Ale poszło. Dobra, idzie, idzie. Wiecie co, to mi się wydaje tak, jakby to była taka mega czasówka. Nie mogę się zatrzymywać. To wczuta jest na maksa po prostu. Wow. Aha, coś się dzieje. Nie dobrego? Wow! Ja żyję, już nie. Kurde. Przesuwana ta. Właśnie ta. Poręcz. Okej. No to będę musiał jeszcze raz zrobić. I teraz się nie puszczaj. Super. Dziękuję, Laro, że współpracujesz. Almost done. Lecimy. Dawaj. Ładnie, ładnie. Jeszcze wybuchy. Lara, ostatni mega skok. Aha. Niedobrze. Wiecie, co to oznacza? Jeśli tu nie ma wyjścia z jaskini... Jacob, udało mi się. Wydostałam się. To będziemy musieli się z nimi bić. Dzięki Bogu, nic ci nie jest. Przynieś mi Atlas. Jestem w obserwatorium w górach. Idę. Dobra. To nurkujemy. Ale wydaje mi się, że jeszcze z tymi nieśmiertelnymi będziemy mieli do czynienia, gdyż oni mogą się teraz zrajdżować po tej akcji. Po prostu wyjść z tamtego miejsca i szukać nas. Po prostu wszędzie, po całym świecie. Wyobraź sobie nieśmiertelnych ludzi, którzy szukają Lary. Po całym świecie i po prostu... gorzej niż wszystko. Ale tam... damy sobie radę. Płynę w lewo. O, nawet dobrze popłynąłem. Dawaj, 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 dawaj. Okej, gdzieś trafiliśmy. Gdzieś trafiliśmy. Nie podoba mi się to miejsce. Strasznie mi się nie podoba. Element pistoletu ciężkiego. Lara. Jestem. Jonah, to ty? Fenek się ucieszył. Wiedziałem, że żyjesz. O mój Boże, Jonah, co ty tutaj robisz? Gdzie jesteś? Widzę powietrze. Znaczy no. Możesz podziękować Jacobowi. Wyjście. Jego ludzie zabrali mnie stąd półmartwego. Nie wierzę, że za mną poszedłeś. Tak trudno w to uwierzyć? Mówiłem, co za zjarany typ. Nie mogłem zostawić cię tu samej. Idę do ciebie. Nigdzie nie odchodź. Nie miałem takiego zamiaru. Uważaj na siebie. Tak, przyszedł niby nas pilnować, a to w końcu jego trzeba będzie pilnować, nie? No cóż, ale jesteśmy. Z powrotem w geotermicznej dolinie naszej. Nasz cel jest... tu. Zebranie. Mogę to jeszcze zbierać? Nie, cały czas mam to pełne. O, witaj, człowieku. Halo? Laro, cieszę się, że wciąż jesteś wśród nas. A owszem. Najeźdźcy rozproszyli się po całej dolinie, ale wypieramy ich tam, gdzie jest to możliwe. Jeśli możesz nam pomóc, będziemy ci ufać. Co ja mam? Aha, on mi tylko powiedział, nie? Świetnie. Dobra, myślałem, że będzie coś ambitniejszego mówił do nas. A on sobie po prostu, a oni sobie się jeszcze kręcą, bla bla bla. Jest śmiesznie. Nie. Kamyczki. Po kamyczkach i do celu. Up. Witaj, człowieku. Wyglądasz fatalnie. Ale humor dopisuje. Miałam rację, Jonah. Tata miał rację. Boskie źródło naprawdę istnieje. Szkoda, że nie może tego zobaczyć. Byłby z ciebie dumny. Sofia powiedziała mi, co zrobiłaś dla jej ludu. Laro, dobrze cię widzieć. Jacob czeka na ciebie w obserwatorium. Naprawdę go znalazłaś? Założyciele Kitierzu byli doskonałymi rzemieślnikami. Przeglądali tutaj Atlas. Jonah, pociągnij łańcuchy. Dobrze. używali tego systemu do planowania miasta. To starożytna odmiana rysunków. Dokładnie. Wszystko wychodzi z tego punktu. Wygląda na to, że środek miasta znajduje się pod jeziorem. Ale coś się nie zgadza. Katedra, w której był Atlas, jest po złej stronie mapy. Obracaj dalej. Stop! Już. Kitierz nie jest pod jeziorem. Jest pod lodowcem. Boskie źródło musi tam być. Jak do diabła przebijemy się przez te góry lodu? Chwila. Tu jest ścieżka. Prowadzi do miasta. Katedra jest tam, a po drugiej stronie wieża. To oznacza, że wejście do Kitierzu musi być tutaj. Wejście do Kitierzu jest tutaj. Wiedziałam. Aha, i się zaczęło dziać nam tutaj. Nieźle, chociaż wiemy przynajmniej, gdzie jest wejście. Zabić ją. Laro, złap mnie za rękę. No świetnie, porwali go jeszcze, nie? Laro! O nie! Nie. Nie mamy dużo czasu. Wkrótce Trójca odkryje położenie źródła. Jonah, muszę iść za nim. Nawet kosztem prawdy, której przyszłaś tu szukać? Idąc za mną, ryzykował swoje życie. Już raz o mały wóz go straciłam. Nigdy więcej. Idź zatem. Zrób co należy. Jeśli Jonah żyje, na pewno przetrzymują go w starym sowieckim gułagu. Nie mam ochoty wracać w to okropne miejsce, ale nie mogę zostawić go w rękach Trójcy. No to świetnie. Trzymaj się. Wychodzi na to, że już po prostu wiedzieliśmy, gdzie jest to boskie źródło. Chcieliśmy się tam dostać. Przelecieli ci, porwali naszego gościa. I nam wyszedł taki jeden wielki poboczniak aktualnie, który okazuje się być po prostu główną misją, ale jest poboczną, tak jakby wiecie. Dziękuję, Sofio. Do zobaczenia. Ratunek, znajdź skrzynkę z wyposażeniem. No widzimy. Ale dobra, jako że już mamy prawie godzinę nagrania, to już będę kończył, także dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się podobał i chcecie kolejny odcinek szybko, bez jednego dnia przerwy, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. A co, ja wam dziękuję za oglądanie. Na razie i cześć! Hej, hej!